Ewangelia. Słowo Ewangelia pochodzi z języka greckiego, oznacza dobrą nowinę. Początkowo nie miało to słowo żadnego zabarwienia teologicznego, tak jest używane u Homera. Dopiero w Nowym Testamencie nabiera takiego charakteru bardzo teologicznego i oznacza dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Później termin ten zaczął oznaczać również życie Jezusa Chrystusa zakończone śmiercią i zmartwychwstaniem. Najbardziej pierwotne rozumienie Ewangelii znajduje się w Ewangeliach synoptycznych, tak w tym, co głosił Jezus o Królestwie Bożym. A więc w Ewangeliach Ewangelia oznacza dobrą nowinę o przybliżaniu się Królestwa Bożego. Dopiero po zmartwychwstaniu ten termin nabiera takiego charakteru chrystologicznego, bo zaczyna obejmować również głoszenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W takim znaczeniu też używa słowa Ewangelia Paweł. Paweł twierdzi, że dana mu została ta Ewangelia przez zmartwychwstałego i wywyższonego Jezusa i musi ją głosić. Czuje ten nakaz głoszenia Ewangelii. W listach apostoła Pawła termin Ewangelia ma charakter bardzo dynamiczny. Ten dynamiczny charakter przejmuje również ewangelista Łukasz. I ten dynamiczny charakter jest również charakterystyczny dla tradycji ewangelickiej. Ewangelicy używają słowa Ewangelia w dwóch podstawowych znaczeniach. Pierwsze jest znaczeniem odnoszącym się do ksiąg narracyjnych w Nowym Testamencie, mówiących o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa. I znaczenie drugie, to jest to podkreślane przez Pawła, a potem sprecyzowane przez Marcina Lutra. Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawiającym, usprawiedliwiającym Chrystusie. I tę Ewangelię, tę dobrą nowinę o zbawiającym i usprawiedliwiającym Chrystusie można wyczytać na kartach całej Biblii, nie tylko w Nowym Testamencie. Ona znajduje się już w Starym Testamencie jako pewna obietnica, która zostaje wypełniona w Nowym Testamencie. Dlatego bardzo charakterystyczne dla teologii ewangelickiej jest taka dialektyka. Jest prawo i jest Ewangelia. Prawo jest tym elementem, który znajdujemy również w Starym i w Nowym Testamencie. I jest to element, który pozwala poznać prawdę o człowieku, o jego stanie jako grzesznika, który sam z grzechu wyzwolić się nie może, dlatego potrzebuje usprawiedliwienia. Ewangelia jest obietnicą tego usprawiedliwienia. Obietnicą usprawiedliwienia przez Jezusa Chrystusa, danego z łaski, bez żadnych zasług ze strony człowieka.